Czy to był koniec pewnej epoki? Kim była Vivien Westwood, że jej śmierć rozpoczynała tak głęboką refleksję? Cóż sprawiło, że projektantka odniosła taki sukces? W tej opowieści postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Przeniesiemy się w czasie do Londynu lat 70. Tam poznamy sylwetkę Vivien Westwood, ikony stylu, która pociągnęła za sobą innych liderów całego nurtu. Przyjrzymy się jej karierze, przełomowym projektom i wpływowi, jaki wywarła na modę na całym świecie. Zapraszam Cię w podróż, która zaprowadzi nas od Soho aż po Kanadę. W drodze poznamy ciekawych ludzi, odkryjemy tajemnice i poznajemy historię Vivien Westwood. Wyruszmy więc w podróż po latach 70. i 80., aby ustalić charakter i wpływy omawianej projektantki na kulturę mody. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Vivien Westwood, 81L, zmarła 29 grudnia w swoim domu w południowym Londynie. Brytyjska projektantka mody i ikona stylu, która ubierała największe światowe sławy do ostatnich chwil, miała wokół siebie kochających ją ludzi. Z oficjalnego oświadczenia opublikowanego przez Dom Mody w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że odeszła w spokoju. Odtąd zaczęli dostarczać strojów dla fetyszystów, sadomasochistów, jak również produkować koszulki z pornograficznymi nadrukami. W swoich projektach nie mieli żadnych zahamowań, czym podbili serca spragnionych swobody Brytyjczyków. Westwood rozpoczęła ekspansję. Otworzyła 4 sklepy w Londynie, a wraz z upływem czasu jej sieć rozprzestrzeniła się także na pozostałe miasta Wielkiej Brytanii i całego świata. W 1988 roku projektantka podjęła współpracę z Andreasem Krontalerem. 4 lata później poślubiła austriackiego projektanta. Do jej najsłynniejszych projektów należał kostium Madonny w teledysku Rain oraz kreacja Elizabeth Shue w filmie Zostawić Las Vegas. Jej projekty nosiły największe gwiazdy. Informacja o śmierci 81-letniej Vivien Westwood ukazała się na oficjalnym profilu Domu Mody w mediach społecznościowych. Wiadomość potwierdził również mąż zmarłej, Andreas Krontaler. Będę kontynuował nasze dzieło z Vivien w moim sercu, napisał dyrektor kreatywny, a prywatnie mąż Westwood. Z informacji podanych w mediach społecznościowych możemy wywnioskować, że do ostatnich dni życia projektantka wciąż była bardzo aktywna, pracowaliśmy do końca, a ona zawsze dostarczała mi mnóstwo rzeczy do zrobienia, napisał w sieci mąż Vivien Westwood. Śmierć Vivien Westwood oznacza koniec pewnej epoki w świecie mody. Tą opinię podziela również Ewa Mynch. Jedna z najpopularniejszych polskich projektantek przyznaje, że czasy nieuchronnie się zmieniają. Podkreśliła też swój olbrzymi podziw dla zmarłej projektantki. Koleją rzeczy jest, że odchodzi najstarsze pokolenie, ikony światowej mody. Vivien należała do tych kreatorów, którzy całym swoim życiem i własnym wizerunkiem udowadniali odwagę tworzenia innej mody, wyznaczania trendów, wizjonerstwa, a niezwyczajowego w dzisiejszych czasach podliżywania się ulicy. Była mistrzynią, była artystką ogromnego formatu. Marka nadal pozostanie na rynku i kto wie, czy po jej śmierci paradoksalnie nie nabierze tempa, czy nie znajdzie się ktoś, kto umiejętnie wykorzysta legendę i jej barwne życie do zbudowania nowej jakości bez wypierania dawnego stylu i sznytu charakterystycznego dla tej płomiennowłosej, ekscentrycznej twórczyni. W modzie nieuchronnie idzie nowe. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.